Dzięki. Przed nami 10 drużyn młodzieżowych. Grupa Skrzatów Orląt Radzyń Podlaski. Przed nami Radosław Prokopiuk. Zapraszamy Radek. Zapraszamy do nas na białą linię. Chodź do nas, tutaj. Chodź. Jest z nami również Adam Walczyna. Jakub Biskur. Nasi najmłodsi przedstawiciele Orląt, chłopcy urodzeni w roczniku 2008-2009. Panie trenerze, króciutka charakterystyka tej grupy. Od kiedy trenują, jak trenują, czy dobrze trenują, czy im się podoba, a może nie? Myślę, że się podoba i to bardzo. Chłopcy trenują od września 2015 roku. Większość rocznik 2009. Jak widać, chętni. Myślę, że to jeszcze cały czas dochodzą. Już są pytania o rocznik 2010 nawet, także od września zaczynamy również rocznik 2010. Ciekawostka. Najmłodszym zawodnikiem obecnie grającym w Orletach jest Wojciech Antol, urodzony w październiku 2009 roku. Zapraszamy Wojtusz, pokaż się. Wielkie brawa dla Wojtusia. Wojtuś, powiedz mi, czy chciałbyś grać już tak na poważnie w piłkę nożną? Rozumiem. A powiedz mi, czy chodzisz czasami na mecze Orląt? Nie. Nie chodzisz. Ale będziesz chodził zapewne. Bardzo dobrze. A którego, powiedz, piłkarza w Polsce, na świecie lubisz najbardziej oglądać? Jest taki piłkarz? Arkadiusz Milik, brawo! Potencjalny następca Arkadiusza Milika w reprezentacji i... A jak się Amsterdam? Wojtek Anton. Brawa dla niego! Walczyć, trenować! Orleta muszą panować!
każdy z zawodników, jak wyczytam go, robi kroczek do przodu, a my wszyscy głośne, gromkie dwa razy bang bang. Okej? Okay? W drużynie z Krzatów występują Radosław Prokopiuk, Adam Walczyna, Jakub Piskur, Piotr Burdo, Dominik Kulpa, Szymon Walczyna, Paweł Wigiera, Mikołaj Żurawski, Wojciech Anton, czyli Arkadiusz Milik, Jakub Kopriano, Kamil Zieliński, Adrian Dąbrowski, Sebastian Trykacz, Wiktor Kowalski. W drużynie występuje jeszcze, ale nie ma z nami, Szymon Wiśnicki oraz Kacper Ciechański. Trenerem drużyny jest Marcin Krzykała. Dziękujemy bardzo najmłodszej grupie wiekowej. Sekundka na przygotowanie kolejnej. Dziękujemy bardzo. Grajcie dla Orląt, zdobywajcie bramki.